Witam Państwa serdecznie i myślę, że to tutaj zostałam trochę pozbawiona głosu, to co miałam powiedzieć, że faktycznie jednak tutaj bardzo proszę przywołanie w pamięci to, co powiedział Pan Dyrektor i potem Pani Sylwia, że tutaj w spółdzielczości można odnaleźć pewne styczne rzeczy i pewne rozwiązania do tego, co jakby jest potrzebą dnia dzisiejszego. Dlaczego mówimy o spółdzielczości? Ponieważ jest to specyficzna firma, gdzie członkowie tej firmy są jej właścicielami, podejmują decyzje, jak ona się ma rozwijać, w którym kierunku i też musimy zwrócić na to uwagę, że spółdzielczość jest bardzo różnorodna, że to nie tylko spółdzielnie uczniowskie czy spółdzielnie socjalne, które tutaj już dzisiaj były przywołane, ale także spółdzielnie mieszkaniowe, banki spółdzielcze, spółdzielnie z POŁ-em, a spółdzielczość jest tutaj jakby takim rozwiązaniem, które sprawdza się w świecie. I tak popatrzmy na statystyki. Jest około 7 miliardów ludzi, miliard spółdzielców, czyli co siódma osoba jest związana ze spółdzielczością. Spółdzielczość rozwija się na całym świecie i bardzo dobrze w Europie. W Europie zrzesza 123 miliony członków, zatrudnia ponad 5 milionów pracowników i 160 tysięcy jest firm działających w formie spółdzielczej. Na kanwie doświadczeń właśnie spółdzielczości dorosłych zaczęto tworzyć spółdzielnie uczniowskie. Pierwsza spółdzielnia uczniowska powstała w 1900 roku w Pszczelinie. Zostały wykorzystane doświadczenia ówczesnych działaczy i wskazania, że jeżeli wychowamy nasze młode pokolenie, przygotujemy ich do pracy i na świadomych, zaradnych spółdzielców, kooperatowistów, czyli osoby, które potrafią ze sobą współpracować, to wtedy przyszłość i życie będzie lepsze niż w naszym społeczeństwie teraz. I te jakby słowa sprzed I wojny światowej nie uległy jakby zdezaktualizowaniu, bo teraz też stawiamy na młodzież, widząc jej potencjał i musimy tylko ją odpowiednio nakierować. I myślę, że nakierowanie właśnie w formie spółdzielni uczniowskiej, żeby tutaj te doświadczenia, które są, można je zdobyć wirtualnie, przepracować w spółdzielni uczniowskiej, która jest swoistego rodzaju laboratorium. Ona działa w szkole, ale działa jako właśnie takie zajęcia pozalekcyjne, nie jest tutaj włożona w żadne ramy programowe, bo spółdzielczość uczniowska jest taką organizacją, która jest założona przez samych uczniów, przez nich zarządzana pod opieką opiekuna nauczyciela. Musi być spółdzielnia uczniowska wpisana w statut szkoły, że taka organizacja w szkole działa. Jednak sami uczniowie uchwalają statut i sami podejmują decyzję, w którą stronę spółdzielnia ma działać. Na dzień dzisiejszy jeszcze spółdzielnie uczniowskie nie mają ustalonego jakby ustawy dla siebie. Prace nad ustawą były już wielokrotnie podejmowane. W tym momencie została złożona z powrotem propozycja ustawy dla spółdzielni uczniowskich, która jest częścią prawa spółdzielczego i mamy nadzieję, że będzie to już takie uregulowanie ustawowe. Na razie spółdzielnie uczniowskie działają tak jak spółdzielnie pracy w oparciu o uchwalony statut, w oparciu o zasady spółdzielcze, czyli młodzi uczą się
tego wszystkiego, co w spółdzielniach dorosłych jest stawiane za priorytet, czyli poszanowanie dla siebie, czyli właśnie jedną z zasad spółdzielczych jest kształcenie i uczenie się. To też, co już było tutaj wspomniane, że to jest ważne, żeby nabyć takie przekonanie, że ważne jest uczenie się cały czas. I to uczenie jakby wyszło od tego, że spółdzielcy muszą kontrolować działania spółdzielni, działania zarządu, bo wybrany zarząd jest kontrolowany przez członków spółdzielni. Więc żeby skontrolować, czy zarząd dobrze działa, dobrze podejmuje decyzje, spółdzielcy muszą posiąść taką wiedzę, żeby to mogli ocenić. Na rozwój spółdzielczości uczniowskiej. Pierwsza spółdzielnia uczniowska została założona w 1900 roku przez Jadwigę Dziubińską w Pszczelinie koło Warszawy i na jakby rozwój i kierunki jej rozwoju mieli wpływ wybitni nie tylko działacze spółdzielczy, ale także pedagodzy. O spółdzielniach uczniowskich pisali także pisarze Maria Dąbrowska, Gustaw Marcinek i taką jakby kwintesencją działania spółdzielni jest książka Janusza Korczaka Bankructwo małego Jacka, która opowiada, jak spółdzielnia uczniowska działa. Myślę, że do tej pory nie straciła wiele na ważności i można przy zakładaniu spółdzielni uczniowskiej posiłkować się i zobaczyć, jak młodzież wtedy odbierała i zobaczyć, jak teraz odbiera działanie takiej firmy, jak jest spółdzielnia uczniowska. I jeszcze, co jest ważne, że do założenia spółdzielni uczniowskiej w szkole wystarczy tylko zgromadzić 10 osób, 10 chętnych uczniów, którzy chcą pracować w formie spółdzielni uczniowskiej. I czym jakby, co jest celem tej spółdzielni uczniowskiej? Czyli w zasadzie celem jest wszystko to, o czym żeśmy mówili, było powiedziane wcześniej, czyli kształtowanie umiejętności zespołowej pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, przy okazji kształtowanie nawyków oszczędzania, celowego wykorzystania tego, co zostanie zarobione, o czym za chwilę będzie mowa, organizowania wzajemnej pomocy, takiego uwrażliwiania się na siebie, propagowanie idei spółdzielczych w środowisku szkolnym, ponieważ tutaj uczniowie ze spółdzielni uczniowskiej robią różnego rodzaju akcje, przedstawienia, apele, na których właśnie mówią o spółdzielczości, czy wspierają swoich kolegów, których nie stać na przykład na wyjazd, na wycieczkę. I jakby niewiele się zmieniło z idei spółdzielczych, tych, co były przed wojną i teraz są dalej wykorzystane. I tak młodym spółdzielcy z 36 roku czytamy, że spółdzielnia uczniowska to warsztat społecznej pracy, na którym uczymy się gospodarować i oszczędzać. I spółdzielnia uczniowska jest też takim miejscem, gdzie uczy się przyjaźni, gdzie uczy się brania odpowiedzialności za siebie. I czym zajmuje się spółdzielnia uczniowska? Tutaj jest właśnie takie laboratorium, gdzie można sprawdzić to, jak należy prowadzić działalność gospodarczą. Czyli zajmuje się przeważnie spółdzielnie uczniowskie, prowadzą sklepiki, gdzie zajmują się kupowaniem, sprzedawaniem, czyli cały ten zakres działania, który jest z tym związany, więc muszą wymyślić, gdzie kupić towar, jak sobie obliczyć marżę, żeby z zyskiem sprzedać. Muszą też przewidzieć, że niektóre towary się psują, więc cały taki zakres działalności gospodarczej uczą się tutaj prowadzić.
będę opowiadać o spółdzielni uczniowskiej Rockefeller, ale tutaj w tym miejscu chciałam powiedzieć, że u nich był taki przypadek, że w szkole był agent, który prowadził sklepik i powstała spółdzielnia uczniowska. I powstał dylemat, że muszą poprowadzić negocjacje i spółdzielnia uczniowska z agentem prowadziła negocjacje, kto czym będzie się zajmował, żeby wszyscy byli zadowoleni i dzięki temu ustalili, że spółdzielnia wtedy prowadziła tylko usługi ksero i sprzedawała przybory szkolne, a agent sprzedawał soczki, drożdżówki i kanapki. Więc to też uczy takiej bezpośrednio musieli uczniowie się zmierzyć z taką grą rynkową, żeby wszyscy byli zadowoleni. I oprócz tego nie tylko zajmują się spółdzielnie uczniowskie działalnością gospodarczą, ale także kulturalną, organizują wyjścia do kina, do teatru, wycieczki, różnego rodzaju apele, czyli uczą też takiego podejścia do aktywnego spędzania czasu. I z takiego podsumowania, co jest ważne, że pracując w sklepiku szkolnym, który dla niektórych jest to w ogóle zaszczyt, jak jest duża spółdzielnia, że on staje się sprzedawcą, że on może w tym sklepiku sprzedawać. I warunkiem jest to, że on musi się przy okazji nauczyć sprawnie liczyć, żeby sklepiki działają w ramach przerwy, więc tutaj ci sprzedawcy muszą sprawnie liczyć, sprawnie obsługiwać swoich klientów, więc tutaj jest jakby podstawa, że wiedzą po co liczy się pieniążki. Też gospodarności, oszczędności. Przy okazji uczą się właśnie, tak jak już powiedziałam, prowadzenia przedsiębiorstwa. I przez to, że spółdzielnia uczniowska działa w oparciu o zasady, których działa spółdzielnia dorosłych, uczą się właśnie życia społecznego, wspólnego podejmowania decyzji, bo każda spółdzielnia uczniowska przynajmniej raz do roku musi odbyć walne zgromadzenie, na którym zarząd sprawozdaje z tego, co robiła spółdzielnia i członkowie podejmują uchwały odnośnie podziału zysku, podejmują uchwały odnośnie przyszłych kierunków działania spółdzielni. I spółdzielnie uczniowskie oprócz tego sponsorują różne inicjatywy szkoły, także z zysku wypracowanego przez spółdzielnię uczniowską są doposażane biblioteki, dofinansowywane wycieczki szkolne dla młodzieży. Jakby to, że tak ważne są działania spółdzielni uczniowskich, zostało zauważone przez całą grupę spółdzielni dorosłych. I spółdzielczością uczniowską opiekuje się Krajowa Rada Spółdzielcza. Tutaj na stronie Krajowej Rady Spółdzielczej jest osobna zakładka, w której są umieszczane informacje na temat spółdzielni uczniowskiej. Krajowa Rada sponsoruje i uczestniczy w organizacji różnych imprez i konkursów organizowanych przez spółdzielnie uczniowskie. I co ważne, że na ostatnim kongresie spółdzielczości ogólnej, gdzie znaleźli się przedstawiciele i spółdzielni uczniowskich, i spółdzielni pracy, i spółdzielni mieszkaniowych i rolniczych, została podjęta uchwała właśnie o wspieraniu działalności spółdzielni uczniowskich, o ich promocji i ich rozwoju. Oprócz tego, że Krajowa Rada wspiera, wspierają też różne branże spółdzielcze. Przede wszystkim spółdzielczość społem, jako że jest najbliższa, bo wiele spółdzielni działa
właśnie w formie sklepików, więc tutaj spółdzielnie z Pałem zapraszają uczniów, często zaopatrują ich w różnego rodzaju towary, a także spółdzielnie uczniowskie stają się członkami spółdzielni z Pałem jako członkowie zbiorowi. Tam, gdzie nie ma spółdzielni z Pałem, tą jakby rolę przejmuje spółdzielnie Samopomoc Chłopska. Także banki spółdzielcze bardzo współpracują ze spółdzielniami uczniowskimi. Co roku wspólnie z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej od kilku lat jest organizowany konkurs Dziś oszczędzam w SKO, jutro w banku spółdzielczym i bierze tutaj około 1300-1200 w zależności od roku kas oszczędnościowych prowadzonych przy spółdzielniach uczniowskich. I idąc z duchem czasu, banki spółdzielcze w tym roku ogłosiły konkurs trochę poszerzony, talentowisko. I tutaj oprócz właśnie tego konkursu na spółdzielnie, które najwięcej zbierze pieniędzy, też wspieranie talentów, wspieranie pomysłów uczniów, które się pojawiają. I ostatni z pionów spółdzielczych, który bardzo aktywnie włącza się w działania i w rozwój spółdzielczości uczniowskiej, jest spółdzielczość pracy. Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej została powołana w 1991 roku i był to okres, w którym w latach 76-89 było w Polsce ponad 15 tysięcy spółdzielni i w tym roku 90 skurczyło się do 3 tysięcy i Krajowa Rada i działacze spółdzielcze powołali fundację, która by mogła wspomóc działanie tych spółdzielni, które zostały i odrodzić się temu ruchowi. Także dzisiaj szacuje się, że jest ponad 5 tysięcy spółdzielni w Polsce. Tak jak było powiedziane, że najwięcej spółdzielni jest w województwie małopolskim, świętokrzyskim, w mazowieckim i śląskim. Pozostałe województwa to są gdzieś tam, działają spółdzielnie, ale nie w takim wymiarze. Mam nadzieję, że teraz jakby tych spółdzielni uczniowskich będzie powstawać coraz więcej, bo tutaj w tych wieloletnich planach, o których pan dyrektor wspominał, spółdzielczość uczniowska jest wspominana, czy w Krajowym Programie także na rzecz rozwoju ekonomii społecznej jest wspominana spółdzielczość uczniowska jako ten instrument kształtowania postaw obywatelskich i przedsiębiorczych. Więc tutaj jakby też jest wyzwanie przed wszystkimi, żeby przyglądnąć się temu instrumentowi i jakby go zacząć wykorzystywać. Fundacja zbiera fundusze także w postaci 1%, bo jest organizacją pożytku publicznego i tutaj te zebrane fundusze przeznaczamy na organizację konkursów, a także kursy dla opiekunów i instruktorów spółdzielni uczniowskich. I od 2010 roku fundacja jest członkiem Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Ta współpraca ze Związkiem Lustracyjnym zaczęła się dużo wcześniej i wspólnie tutaj chciałam powiedzieć o jednej inicjatywie. Zorganizowaliśmy taki projekt Spółdzielnie Uczniowskie i Spółdzielnie Pracy w procesie walki z bezrobociem. I tutaj uczniowie szkół o profilach zawodowych spotykali się z przedstawicielami spółdzielni pracy, mogli poznać, jak działają spółdzielnie dorosłych, mogli odwiedzić, zobaczyć, jak wygląda proces produkcyjny, jak wyglądają proces zarządzania. Na zakończenie został zorganizowany
zorganizowany pokaz, gdzie uczniowie z szkoły odzieżowej prezentowali wyroby spółdzielni odzieżowych, spółdzielni dorosłych. Też był zorganizowany quiz o spółdzielniach, były zorganizowane targi, na których prezentowały się z jednej strony spółdzielnie uczniowskie działające przy szkołach, a z drugiej strony spółdzielnie dorosłych. I tu już mówiłam, że Fundacja jest współorganizatorem konkursów Dziś oszczędzam w Eskołtur w Banku Spółdzielczym. Oprócz tego są organizowane konkursy Zdrowa Przyroda, Zdrowa Żywność, Zdrowy Człowiek i konkurs na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską. I ten konkurs się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem i jakby mobilizuje członków spółdzielni uczniowskich do pracy. Członkowie są bardzo dumni, że wygrywają w tym konkursie. Tutaj też na kształt działania spółdzielni dorosłych odbył się pierwszy kongres spółdzielczości uczniowskiej, gdzie była poruszana sprawa właśnie tego, że należy jakby zatroszczyć się o to, żeby powstała osobna ustawa. Po raz trzeci została już ogłoszona olimpiada wiedzy o spółdzielczości. To są zdjęcia z drugiej olimpiady, którą wygrała przedstawicielka spółdzielni z Gumnisk. To jest z okolic Rzeszowa. Czyli i w większych, i w mniejszych miastach rozwijają się bardzo dobrze spółdzielnie uczniowskie. Każdego roku są organizowane sejmiki spółdzielczości uczniowskiej, na którym prezentują się właśnie te najlepsze spółdzielnie, które otrzymały puchary w konkursie na najlepiej działającą spółdzielnię uczniowską i podsumowywana jest działalność fundacji za dany rok. O spółdzielni uczniowskiej Rockefeller już zaczęłam mówić. Działa ona od 50 lat w Krakowie przy Zespole Szkół Ekonomicznych. I tutaj, co jest ważne, że sami uczniowie mówią o tym, że nabywają podczas pracy w tej spółdzielni uczniowskiej tych umiejętności, które im pomagają przy prowadzeniu własnego biznesu, pomagają się odnaleźć na rynku pracy. I tutaj mam takie sygnały, że wielu po zakończeniu szkoły na bazie tych doświadczeń zakłada własne firmy. Tutaj korzystają właśnie z współpracy ze spółdzielnią dorosłą, ze spółdzielnią Społem Jubilat w Krakowie, są jej członkiem. I jak to może działa spółdzielnia uczniowska? Aby być członkiem spółdzielni uczniowskiej, może nim zostać każdy uczeń, który przychodzi do szkoły, musi wpłacić wpisowe i udział w tej spółdzielni. Akurat udział wynosi 10 zł i ponieważ spółdzielnia podlega wszystkim prawidłom, tak jak firma dorosłych, więc musi prowadzić i dokumentację księgową, wprawdzie w uproszczonym zakresie, ale ją prowadzi, i także dokumentację osobową, dokumentację członkowską, dokumentuje także zebrania walne, zebrania zarządu, zebrania rady nadzorczej. I tutaj, o czym sami uczniowie mówili, bo w ich szkole, tak jak powiedziałam, były świadczone i są świadczone usługi kserograficzne, usługi gastronomiczne i uczniowie się uczą poprzez pracę spółdzielni też projektowania, też gospodarowania środkami pieniężnymi, bo sami decydują, na co zarobione pieniądze wydać
i wspólnego podejmowania decyzji. Swoją działalność prowadzą w sklepiku, który jest wydzielony w pomieszczeniu szkoły. Na walnym zgromadzeniu każdego roku są zapraszani przedstawiciele i Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej i przedstawiciele właśnie spółdzielni Jubilat. I jakby hasłem członków spółdzielni uczniowskiej jest to, co powiedział ich patron Rockefeller, że te pieniądze, które zarobią, mają służyć dobru ich i ich kolegów. Na walnym zgromadzeniu prezentują działania, które robili w ciągu roku, czyli organizowane wycieczki, organizowane konkursy. Tutaj spółdzielnia zbiera i karmę dla zwierząt i prowadzi zbiórkę, uczestniczy w takich akcjach jak Góra z Grosza, zbieranie nakrętek i co jest ważne. Oni w sklepiku też wypracowują, obracają tutaj nie wirtualnym pieniądzem, a już faktycznie sprzedają towary i przychody za 2012 rok spółdzielni wynosiły ponad 20 tysięcy. Te wszystkie przychody, które uzyskali na walnym zgromadzeniu wspólnie dzielą zgodnie ze statutem, który przyjęli, na fundusz oświatowy, na fundusz rozwoju spółdzielni uczniowskiej, na fundusz zapasowy i w fundusz pomocy członkom spółdzielni, właśnie z którego są dofinansowywane czy wycieczki, czy obiady, czy dla biedniejszych uczniów, a z funduszu oświatowego są właśnie finansowane pomoce dla szkoły, doposażenie biblioteki. I spółdzielnia tutaj uczniowska Rockefeller za swoją działalność była doceniona i prezentowała spółdzielczość i na spotkaniu Rady CECO w 2010 roku i przy otwarciu inauguracji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, który był w 2012 roku. I jakby te doświadczenia, które zdobywają w spółdzielniach, wpisują sobie uczniowie w CV. I tutaj jak rozmawiam z opiekunami, bardzo to czasem przekłada się na konkretne wyniki i są przyjmowani do pracy. Jedna z uczennic powiedziała, poszłam na rozmowę w hurtowni, miałam wpisane, że pracowałam w sklepiku i dlatego mnie przyjęli, bo uznali moje doświadczenie, że mam doświadczenie zawodowe. Nie tylko takie doświadczenie w spółdzielni, które jest zdobyte przy pracy w sklepiku, ale także przy tym, że uczniowie pełnią różne funkcje, bo są też prezesami, członkami rady nadzorczej i znowuż była członkini spółdzielni uczniowskiej z Ostrołęki, prezentując właśnie na tym pierwszym kongresie, powiedziała, że jest pracownikiem samorządowym i że to jej pomogło dzisiaj być tym, kim jest, że pracowała wcześniej w spółdzielni uczniowskiej i że spółdzielnie uczniowskie to przedpróg działalności na niwie samorządu terytorialnego w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy, miasta czy wieś rodzinna. I mi się wydaje, że no to stwierdzenie jest takie bardzo budujące. Spółdzielnia, znowuż ekonomik w Ostrołęce, jest spółdzielnią młodą, ale bardzo prężnie działającą i myślę, że jej doświadczenia też można wykorzystać. Podobnie jak spółdzielnia Rockefeller prowadzi sklepik, prowadzi działania, jeszcze dodatkowo organizuje dyskoteki, wypożycza sprzęt. Też organizuje wycieczki turystyczne, organizuje pomoc najbiedniejszym, prezentowała spółdzielczość uczniowską znowuż na 4. i na 5. Kongresie Spółdzielczości Dorosłych.
Oprócz tego została doceniona za to, co robi w ogóle dla całego środowiska lokalnego, odznaką honorową za zasługi dla miasta Ostrołęki. Tutaj muszę powiedzieć, że spółdzielnia była inicjatorem właśnie z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, takiego pikniku dla wszystkich mieszkańców Ostrołęki. Wspólnie namówili różne instytucje, namówili spółdzielnie mieszkaniowe i zorganizowali bardzo dużą imprezę, która cieszyła się wielkim powodzeniem. I też tutaj opiekunowie mówią, że wielu byłych członków spółdzielni prowadzi aktywną działalność, uczestniczy w życiu społeczno-gospodarczym i w ruchu spółdzielczym. Jeszcze następną rzeczą jest to, że jakby włącza się w realizację projektów i uczestniczyła w ramach projektu Przedsiębiorcza Młodzież, Spółdzielnie Uczniowskie i na podstawie przykładów działania tej spółdzielni powstały publikacje i jedna z tych publikacji, myślę, Menadżer Spółdzielni Uczniowskiej, jest takim podręcznikiem, w którym mieści się kompendium wiedzy, czym zajmuje się spółdzielnia uczniowska, jak ją organizować i jak ją prowadzić. Oprócz tego spółdzielnie uczniowskie podejmują też takie bardzo dziwne działania. Inne spółdzielnia z Ostrołęki na przykład prowadzi taki biznes urodzinowy, organizuje przyjęcia urodzinowe dla swoich rówieśników czy dla młodszych dzieci. Spółdzielnie uczniowskie są i w szkołach podstawowych, i w szkołach ponadgimnazjalnych, i w gimnazjach. Jakby bardzo różny jest przekrój, bo w niektórych szkołach 10% należy do spółdzielni uczniowskich, a w innych aż 90%. I od najmłodszych lat uczą się jakby promować swoją spółdzielnię i w jednym ze spotkań, które też było zorganizowane z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, spółdzielnia w Sosnowcu prezentowała taki montaż słowno-muzyczny i o spółdzielni Mały Łasuch, że jest fajny i że chętnie ugości każdego, kto do niego przyjdzie. Jeszcze spółdzielnią uczniowską, o której chciałam powiedzieć dwa słowa, jest spółdzielnia Szarotka z Jordanowa, która wygrała w tym roku konkurs na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską i jest to też bardzo doświadczona spółdzielnia, która prowadzi bardzo podobną działalność jak poprzednie, z tym, że tutaj jakby jest to spółdzielnia w małym miasteczku i prowadzi bardzo szeroką współpracę ze spółdzielniami dorosłych, bo i ze spółdzielnią kółek rolniczych, i z bankiem spółdzielczym, i z spółdzielnią Samopomoc Chłopska. I mają swoją taką kawiarenkę, w której sprzedają kawę, herbatę. Dzisiaj tutaj uczniowie preferują i zdrowe jedzenie, zdrowe odżywianie. I tutaj spółdzielnia angażuje się właśnie też w różne akcje charytatywne, odwiedzają domy z pomocy społecznej, domy dziecka, zapraszają niepełnosprawne dzieci na zajęcia do szkoły, oddają krew, pomagają finansowo dzieci głodujące w Afryce. I myślę, że podsumowaniem tego, czym jest spółdzielczość uczniowska, jest taki wiersz Gabrieli Czaji, która właśnie przy okazji drugiej olimpiady spółdzielni uczniowskiej przygotowała takie hasło reklamowe spółdzielni uczniowskich. To wcale nie jest monotonia. Pracując w sklepikach lepiej się bawimy, trochę z ekonomii sobie przyswoimy, wspólnie pracujemy, skrzętnie oszczędzamy, tak wartość pieniądza najlepiej poznamy, z małego spółdzielcy przedsiębiorca rośnie i o wspólne dobro zadba, jak dorośnie.
Spółdzielczość rozwija się wśród młodych nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie, jest wspierana przez organizacje spółdzielcze. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy zorganizował stronę internetową, na której jakby jest wymiana doświadczeń i młodzi spółdzielcy mogą tutaj uzyskać informacje, czemu się zajmują spółdzielnie, znaleźć platformę do poznania doświadczeń młodych spółdzielców z innych krajów. I troszeczkę jest inaczej w krajach Europy niż u nas, że u nas do spółdzielni uczniowskiej mogą należeć tylko uczniowie. W innych krajach jest tak, że do spółdzielni uczniowskich mogą należeć i rodzice, i opiekunowie, i pracownicy szkoły. Spółdzielnie uczniowskie rozwijają się w Azji, w Malezji, w Ameryce, w Europie i tutaj doświadczenia każdych z tych krajów jest trochę inne. Uwarunkowane jest to też tym, jak jest organizowany system oświaty, jak są zorganizowane przedsiębiorstwa spółdzielcze i jakie jest w ogóle polityka państwa. I teraz jeszcze chciałam przedstawić w skrócie trzy takie ważniejsze doświadczenia zagraniczne. Te przykłady pochodzą stąd, że w 2010 roku była zorganizowana taka międzynarodowa konferencja spółdzielczości uczniowskiej z okazji 10-lecia powstania spółdzielni uczniowskiej. Tam prezentowali się właśnie z różnych stron świata spółdzielcy, którzy tą spółdzielczość w szkołach promują. I jakby najbardziej taką tą spółdzielczość tutaj ma możliwość promowania Francja. Jest aż 45 tysięcy spółdzielni uczniowskich, z tym, że one są jakby na każdym etapie edukacji i to jest ważne, że są wspierane przez kuratoria oświaty, wydawane są podręczniki, przygotowywane są różnego rodzaju materiały, które wspomagają nauczycieli właśnie do organizowania spółdzielni uczniowskich i spółdzielnie we Francji. To właśnie spółdzielnie, w których łączą się i dorośli, i uczniowie i realizują wspólne projekty edukacyjne. Następnym przykładem, myślę, dość ciekawym jest spółdzielczość na Malcie. Tutaj był projekt skierowany do młodzieży w wieku 11-15 lat. Następny projekt stwierdzili, że będą realizować dla młodzieży trochę starszej, żeby mogła od razu zacząć swoją pracę w spółdzielczości. I w ramach tego projektu była promowana wiedza na temat spółdzielczości i też tak podobnie jak w spółdzielniach uczniowskich w Polsce było testowanie i budowanie tych umiejętności przedsiębiorczych wśród uczniów i zwiększanie umiejętności społecznych. Każdy projekt miał swój rozpisany miesięczny harmonogram, tak jak uczniowie przychodzili zaczynając rok szkolny do zakończenia roku szkolnego, uczyli się i sprawdzali swoją umiejętność w praktyce. Też bardzo jest rozwinięta spółdzielczość uczniowska w Malezji i tutaj w tym małym kraju jest aż 2100 spółdzielni uczniowskich, zrzeszają ponad 2 miliony członków
i też członkami spółdzielni uczniowskiej i są nauczyciele i pracownicy szkół, a dyrektorzy są tutaj z urzędu prezesami spółdzielni. To jest takie też inne niż w innych państwach czy w Polsce, gdzie prezesami spółdzielni są sami uczniowie. I tutaj też przekrój działania spółdzielni uczniowskich jest bardzo duży, bo spółdzielnie uczniowskie i prowadzą i kasy oszczędnościowe, i kafejki internetowe, i ośrodki opieki nad dziećmi, usługi ksero, usługi pralnicze, fryzjerskie. Też zaopatrują, robią akcje zaopatrywania w mundurki. I oprócz tego jest jedną z takich dziedzin rozwój turystyki. Polega to na tym, że spółdzielnie uczniowskie z jednej części kraju organizują wycieczki, odwiedzają spółdzielnie uczniowskie w innych częściach kraju i tutaj zadaniem jest to, że uczą się nie tylko poznawać kraj, ale uczą się także być dobrymi turystami, dobrymi gośćmi, żeby w ramach rewizyty podejmują znowuż uczniów, członków spółdzielni z drugiego końca kraju. W Wielkiej Brytanii natomiast jest cały system edukacyjny w ramach spółdzielczości i jest w 1919 roku został założony taki college spółdzielczy. On jakby wspomaga działania i rozwój spółdzielni uczniowskich w szkołach. I tam, gdzie są zakładane spółdzielnie, przesyła materiały, przesyła swoich animatorów, którzy pomagają te spółdzielnie zorganizować. I tutaj są organizowane spółdzielnie ogrodnicze, spółdzielnie zajmujące się recyklingiem. I jakby ten college bierze pod opiekę te spółdzielnie, pod opiekę udziela instruktażu i wsparcia takiego merytorycznego. I oceniono, że uczniowie, którzy chodzą do tego college'u, którzy zajmują się spółdzielczością, jakby osiągają lepsze wyniki w nauczaniu i lepiej włączają się w pracę w ogóle społeczne i że przez to jest lepsze też zainteresowanie rodziców tym, co ich dzieci robią. Tutaj pozwoliłam sobie, Państwo macie w prezentacji, wybrać różne strony, na których są właśnie przedstawione przykłady spółdzielni młodzieżowych w zasadzie, bo tak należy do nich podchodzić w krajach Europy i nie tylko. Tutaj znajdują się też dobre przykłady. I myślę, że tą krótką prezentacją spróbowałam przekonać do tego, że spółdzielczość potrafi jakby wydobyć to, co jest najważniejsze i jeżeli jakby młodzież nakierujemy i pozwolimy im zaeksperymentować w tej formie spółdzielni uczniowskiej, że bardzo dużo się nauczy i że świat będzie przez to lepszy. Dziękuję.